super ty? Jarenio! Zawsze się nawadniaj. Nowy rok. Jezu, ja muszę coś zjeść chyba. No, masz coś? Masz jakiś batonik? Cześć, kochanka! Jestem tą. Ja, no. Cześć, kochani, witamy w Make Up in the City. To jest zimowy, cudowny odcinek. Co robiłaś w nowym roku? No, na Sylwestra śpiewałam. Było ostre party. Ostre party? Nie, bo w pracy, wiesz. Epic Melo. Dobra, to ja ci zdradzę, bo pewnie chcesz zapytać. Jarek, co ty robisz? No ja nie muszę pytać. No ja to, ja, tak jak ten, zawsze się przebieram, super mam kostium. Takie sportowe na ramienniki, więc trochę byłem sporty, future i brokat. Połącz sobie to wszystko i widzisz mnie. Taki typowy facet. Typowy facet. Typowy taki facet na polskim Sylwestrze. Dokładnie, kochani. I wam polecam to samo. Ej, dobra, chodź się przebieramy, włóż, bo ja chcę trochę pojeździć. Kiedy jeździłeś ostatni raz? Wiesz co? No mówię, typowy facet. Nie typowy. Typowy polski mężczyzna z krwi i kości. Ależ ty jeździłaś na tych łyżwach. Ależ ty nie jeździłaś. Ty dziku. Ale podobało ci się czy nie? Bo jak nie, to cię już nigdy no nie zabiera. No super było. No dobrze, okej. Ja chciałam się ciebie zapytać o pielęgnację skóry na zimę. Problem numer jeden, wysuszające się usta. A robisz peeling na usta? Nie. No to słuchaj, a masz skórki zawsze popękane? No zobacz, czy masz. Mam. Ja też mam. Powinniśmy robić, i powinniśmy robić właśnie delikatny peeling, cukrowy najlepiej, może nawet z miodem troszeczkę, a potem... Szczoteczką do zębów słyszałam, że nie, możesz sobie na palec wziąć troszeczkę cukru i miodu i przepilingować, a potem nałożyć sobie na przykład wazelinkę albo coś tego na noc. Potem każda pomadka będzie wyglądała idealnie, będziesz miała piękne usta. Ale to usta, buzia, twarz, skóra. Twarz, no bardzo się przesusza. No bo nie pijemy dużo wody, bo wszyscy myślą, że w lato trzeba pić dużo wody, kiedy jest słońce, to jest nieprawda. W zimę też trzeba pić bardzo dużo wody, bo kaloryfery, suche powietrze w domu, tak? No, nawet dwa razy więcej. Teraz się napiję. No i jeszcze co można robić? Bo kremy o bogatej konsystencji, czyli bardziej tłuste, tak? Bardziej tłuste. Naprawdę? No nie, że jakieś tłuste, żeby się świeciło, ale na pewno nie takie leciutkie. Przecież to jest zima, to musi być płaszcz ochronny na skórze, prawda? I podkłady. Ty już masz nałożony teraz podkład Super State 24. A że trzeba podkłady? Podkłady chronią też twoją twarz przed czynnikami zewnętrznymi. Zimno, mróz. Przecież podkład i krem to jest też warstwa twoja, która chroni, prawda? Dobra, słuchajcie, no to co? Przechodzimy do makijażu. Masz już nałożony podkład Super State 24, tak? To jest właśnie ten, który tak dobrze chroni. Dzięki twojemu, dzięki temu podkładowi ta buzia tak dobrze wygląda. Mamy też Master Contour, wcięte policzki, to co lubisz najbardziej. Dobra, ale czego nam brakuje? Rozświetlenia. Master Strobing Liquid. Obczaj teraz nowego gościa w naszym programie. Gąbeczka. Wcześniej nakładałem palcem, teraz gąbeczką. Boisz się trochę. Nowy rok. Ej, nie, będziemy teraz wprowadzać nowe narzędzia pracy, okej? Okay? Dobrze. Nosek. Rozumiem, że za to nie będzie po prostu większa gąbeczka. Ja już nie, właśnie nie. Zaskoczy cię zupełnie inaczej. Dobrze, teraz co? Troszeczkę konturowania na sucho. Master Bronze. Pum. Ja daję w przypadku twoim, bo ty masz bardzo jasną alabastrową, co teraz się rzadko zdarza, kochani. Ja takiej nie mam, nigdy nie miałem. Ale Margaret, bo jestem mega mężczyzną, bo Margaret ma taką super, a masz piękną cerę, wiesz? Nie, dziękuję. No dobra, kochaneczko. Dobra. Buzię już mamy skończoną. Oczy. Oczy. Oczy, oczywiście. Dobra, cienie. Użyjmy cieni nudes. Najpierw tak, nakładamy cień w załamaniu powieki. O proszę, to jest taki kolorek. Jak byś go określiła? Dla ciebie to jest bardziej brąz czy bardziej szary? Bo to jest moim zdaniem taka mieszanka brązu i szarości trochę. Patrz, tu masz typowy brąz. Jest taki... Ja bym go określiła jako zimny brąz. Ha! Dobrze gadasz. Zamykam oko. I rozprowadzamy cień w załamaniu
aż do zewnętrznego kącika. Zaraz będziemy to ładnie blendować i już będziemy mieć tutaj zbudowany kształt oka. Dobra, słuchaj, bierz lustereczko, tak, proszę. Dobra, to teraz robimy cut crease, czyli odciętą powiekę. Użyjemy tego korektora Instant Eraser. Ta-da-da. Troszkę sobie gotyka. Kładziemy sobie troszeczkę korektora tutaj. Bierzemy sobie pędzelek taki ładnie zakończony, tak dość ostro, żeby sobie fajnie rozkrywać. O. I tutaj sobie przeprowadzamy taką linię najpierw. Tę linię, która nam odetnie ten cień ładnie. Dobra, i robimy ten słynny cut crease. Dobra, nie śmiej się z tego, że mi tak burczy brzuchu, no. Dobra, ja zrobię jedną, ty drugą. I teraz... Dobra. Ten, taki lekko opalizujący beż, zamykamy oczko, nakładamy ten jaśniutki cień. Dzięki temu ta linia będzie taka graficzna. Ja zjem trochę tego sernika, przepraszam Państwa. Skoro gościa się nie maluje, to ja sobie pozwolę na małą przerwę. Małe. Jaki dobry, słuchajcie, bazyliowy, żebyście mogli nie zrobić. No próbuję. Robię za mebel. Przecież się maluje. Oj, niestety ostatnie. Dobra, to słuchaj, jeszcze nałożymy sobie troszeczkę tego perłowego cienia. O. Z paletki The Nudes. Zamykam oczko. Tap, tap. Tap, tap. I na tym etapie byśmy zakończyli już z cieniami. Przechodzimy do kolor tattoo. Tego naszego jasnego perłowego, proszę bardzo. Zobacz sobie taki kolorek. I na co to chcesz nałożyć? No zobaczysz, właśnie pomiędzy tymi dwoma liniami, pomiędzy jasną i ciemną, chciałbym przeprowadzić taką linię. Cieniutką linię. Od kącika oka przeprowadzimy ją właśnie w tym tutaj miejscu i wyciągniemy do zewnątrz. Zaczynamy od kącika i tutaj robimy sobie począteczek i przeprowadzamy tą linię dokładnie w tym miejscu, gdzie nam się łączą te dwa cienie. Czekaj, pokaż, proszę. Dobra, proszę, zobaczcie. Dobra, ostatni szlif, kochana, zobacz teraz. Wow. Jeszcze delikatna, ciemna kreska w linii rzęs linerem. Tierera, patrz na to. Liner sensational. Poznajesz ten kształt. Dobra, zamykam oczko. I chodzi nam o to, żeby ta kreska na oku była naprawdę bardzo delikatna. Więc też się nie będziemy śpieszyć i zrobimy to bardzo powoli i dokładnie. Raz, potem drugi raz, no i tak trzeci sobie tutaj wykręczam od środka. Tak sobie buduję całą jedną linię. Nie robię tego jeden raz. Lepiej to zrobić etapami, wtedy masz pewność, że kreska będzie idealna i prosta. No, pokaż. Let me see. Pięknie, weź zobacz sobie sama. Dwie kreski na jednym oku. Dobra, a teraz bardzo ważna rzecz. Lash sensational. Idealne pogrubienie i rozdzielenie rzęs. Ja lubię. Mocno, ładnie. Na dolnej powiece nie będziemy robić nic. Ona zostaje czysta, tylko ładnie wytuszowane rzęsy. Natuszuję. Jak oni tuszują, nowy program. Jak oni tuszują. Dobra, kochana. Brow satin. Z jednej strony gąbeczka z pudrem, z drugiej strony kredka. Ja chciałbym, żebyś troszeczkę bardziej uporządkowała te brwi, szczególnie linię tutaj u nas na dolną linię, okej? Okay? Brwi. Dobrze. Tak. Górę sobie wyczesz, ale nie za mocno. Zrób to delikatnie, proszę. Mogam? Troszeczkę. Ją wzmacniając, uporządkując. A górę możesz sobie wyczesać tak, jak lubisz, bo i tak wiem, że mi nie pozwolisz jej zrobić na gładko. Chociaż kiedyś ten dzień nastąpi. Wczoraj Megi poprosiłem, żeby sobie wyrównała dolną linię. Będzie mi to bardziej pasować do całego makijażu. Wtedy wszystko będzie bardziej uporządkowane. Dzięki temu będzie miało taką spójność, bo te linie na oczach muszą też grać z brwiami. A górę to już zostawiamy sobie tutaj tak, jak Megi chce. Ładnie jest, może być? Tak. No dobra, słuchaj. Vivid Matte Liquid.
matowe pomadki, proszę bardzo. Taki kolor dzisiaj, też piękna czerwień, prawda? I sobie, tak jak ci mówiłem wcześniej, czekaj, szukam pędzelka. Po pędzelki sobie nałożę. Peeling ust, prawda? Żeby usta zawsze ładnie wyglądały, żeby nie było skórek, czyli co? Troszeczkę sobie dajesz miodu, trochę cukru, peelingujesz, potem nakładasz wazelinkę na nos i zawsze masz gładziutkie, ładne usta i wszystkie pomadki będą dobrze wyglądały. Ale ta Vivid Matte Liquid pomadka, ona ma w sobie już takie nawilżające składniki, więc w sumie nie musisz się o to martwić, zawsze będziesz miała ładne usta. Albo pokaż, albo rozprowadzić. Aha, tak. Mhm. Pokaż się. To już jest koniec. To jest nasz zimowy look, znaczy interpretacja taka nasza. Pięknie, świeżo, super. Ładnie. Bardzo mi się podoba, dziękuję. No super. Słuchajcie kochani, wszystkich produktów, których użyliśmy znowu, wszystkie produkty macie tak jak zawsze niezmiennie na dole w opisach albo u góry w kartach. A ja bardzo chętnie wrócę z tobą na lodowisko. Tak. Jestem teraz ładniejsza, to może go już wyrwę. A nie, tylko będziesz ty. No, to ale próbuj. jestem do wzięcia. Dobra, stop, hamulce. Aha. Dobra, kochani, mam nadzieję, że podobał wam się nasz zimowy odcinek. Czy się świetnie bawiliście? Jak coś mówiłaś? Świetnie. No, słuchajcie, widzimy się już za tydzień o 16, o tej samej porze. Pozdro dla was. Dzięki, cześć. Idziemy jeszcze pojeździć chwilę.